Cześć z tej strony Julka, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy Holumpeksowy, mini Holumpeksowy, ponieważ tych rzeczy dzisiaj do pokazania nie mam za dużo. Powiem Wam szczerze, że w ostatnim czasie dużo rzadziej odwiedzam Lumpeksy i też można powiedzieć, że nie mam do końca szczęścia do tego, żeby w tych Lumpeksach kupować, ponieważ nie trafiam na rzeczy, które by mnie interesowały, które byłyby wyjątkowe, które podobałyby mi się na tyle, aby je móc sobie kupić. Ale coś tam w ostatnich dwóch miesiącach znalazłam i chciałabym wam to pokazać. Mam nadzieję, że te rzeczy również wam się spodobają i ten film będzie też dla was ciekawy, więc serdecznie zapraszam do oglądania. I pierwsza rzecz, którą chciałam wam pokazać, to sweter. Sweter, który wam zaraz pokażę. Mam tutaj go przy sobie. I to jest, jak widzicie, sweter, który jest w kolorze czarnym. Kosztował 15 zł, jest w 100% wełniany, jest naprawdę doskonałej jakości. Jeżeli chodzi o firmę, to to jest H&M i to jest, słuchajcie, linia H&M Studio i tutaj jest jeszcze nawet napisane, że to jest linia z 2015 roku, powiem Wam już od razu, że ten sweter nie wygląda na to, żeby był z 2015 roku, jego stan jest naprawdę bardzo dobry i teraz, jeżeli chodzi o tę linię, nie wiem, czy kojarzycie ją, to jest taka linia H&M, która jest bardziej, tak, bardziej designerska, można powiedzieć, te kroje są bardzo oryginalne, myślę, że nie każdemu mogą przypaść do gustu. Bardzo często też tkaniny używane właśnie do ubrań z tej linii są bardzo dobrej jakości i ja na przykład bardzo lubię właśnie kupować rzeczy z tej linii, z HM Studio. Bardzo często szukam właśnie po nazwie HM Studio rzeczy z tej serii na Winted, właśnie z poprzednich kolekcji, żeby może coś ciekawego znaleźć i sobie kupić, ponieważ no tak jak mówiłam, te rzeczy bardzo często są bardzo dobrej jakości, wykonane z bardzo dobrych tkanin i nawet jeżeli są z poprzednich kolekcji, to nadal w Teraz bardzo dobrze wyglądają, ale wracając do meritum, mnie się ten sweter bardzo podoba. Bardzo podoba mi się jego krój. On z przodu tutaj, jak widzicie, jest troszeczkę krótszy z tyłu jest dłuższy, ma bardzo długie rękawy, jest prążkowany, bardzo ładnie przylega do ciała, podkreśla sylwetkę, a to co najciekawsze to ten dekolt, dekolt, który no, teraz mam wrażenie jest bardzo popularny, czyli właśnie tutaj taki mm, odpinany golf, mm, odpinany za pomocą złotego ekspresu, ten ekspres działa bez zarzutu, nic tutaj się nie zacina, jest naprawdę bardzo ładny, tak jak mówiłam skład tego swetra też jest doskonały, bo to jest jest w 100% wełna. Nie gryzie ta wełna, jest bardzo ciepły, i to jest taka moja perełka tych zakupów, ponieważ no ostatnio, przez ostatnie dwa miesiące dość rzadko trafiam. Na takie ubrania troszeczkę z wyższej półki cenowej, z linii premium, nawet z sieciówek, ale właśnie z takich kolekcji premium, więc bardzo się cieszę, że trafiłam na ten sweter. Ja go widzę z, z raczej z luźniejszymi dołami, raczej nie do rurek, ale do jakichś mam jeansów, albo do takich jeansów, które pokażę Wam też w tych dzisiejszych zakupach. Myślę, że on będzie świetnie wyglądał, również do jakichś różniejszych spódnic, no idealny na taki sezon, właśnie jesienno-zimowy powiem. Wam, że jak dzisiaj wstałam, to za oknem zobaczyłam, że zima wróciła. W łodzi mamy naprawdę bardzo dużo śniegu, więc z pewnością taki sweter mi się w najbliższych dniach przyda. Bardzo mi się podoba, i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. I kolejna rzecz, którą chciałam wam pokazać, to właśnie ten sweterek. I to jest, jak widzicie, taki klasyczny, zwykły, prosty sweterek, który jest wykończony tutaj um, okrągłym dekoltem. Tutaj gdzieś przy ramieniu mamy trzy guziczki, jest bardzo cienki, ale to, co wyjątkowe w tym swetrze, to fakt, że on jest wykonany w 100% z wełny merino. I pomyślałam sobie, że to będzie takie doskonałe rozwiązanie, właśnie jako taka rzecz, pod marynarkę albo nawet samodzielnie, gdzieś na przykład do pracy, kiedy w pracy mamy już włączone ogrzewanie, na no teraz w większości myślę w budynku to ogrzewanie mniej lub bardziej jest włączone i bardzo często jest tak, nie wiem jak jest to u was, ale z mojego doświadczenia wynika, że ja bardzo często zakładając taki grubszy sweter czułam, że jest mi niewygodnie, że jest mi za ciepło i Właśnie kiedy znajduję takie, zwłaszcza w lumpeksach, takie cieńsze sweterki, to bardzo często je kupuję właśnie po to, aby móc sobie je zakładać do pracy albo gdzieś pod jakąś marynarkę, bo w nich nadal jest ciepło, ale one nie, tak mocno nie grzeją jak te grubsze swetry, na przykład ten, który pokazywałam Wam przed chwilą. On jest zdecydowanie grubszy, ale wracając do tego sweterka, czyli jak widzicie nic nadzwyczajnego, zwykły, prosty sweterek, ale... E, powiem Wam, że to jest taki niewypał, ponieważ i to też jest taka dobra rada dla wszystkich e, osób, które kupują w Lumpeksach, ale też myślę e, w sieciówkach, bo e, też wiem, że takie rzeczy się zdarzają. On niestety i dopiero zauważyłam to dzisiaj, powiem Wam, e, ponieważ ja jeszcze go na sobie nie miałam. E, dzisiaj, kiedy ym, go prasowałam, e, właśnie do tego filmu, e, za pomocą parownicy, zauważyłam, że on niestety, słuchajcie, ma tutaj e, taką dziurkę. I w zasadzie teraz widzę, że on ma dwie dziurki tutaj przy ramieniu. Ja pierdzielę tak, ma dwie dziurki, więc no nie kosztował dużo, bo nie wiem, czy wspominałam, chyba nie. On też kosztował około 12 czy 13 zł, więc nie kosztował dużo. No ale wiecie, to jest już teraz taka po prostu niepotrzebna rzecz w mojej szafie. Ja nie lubię mieć niepotrzebnych rzeczy w szafie, takich, których nie założę. Więc nie wiem, co z nim zrobić. Dajcie znać, co, czy miałyście takie sytuacje. No myślę, że mogłyście mieć. I jeżeli miałyście, to co z tym robiłyście? Czy same takie dziurki cerujecie? Czy oddajecie to do krawcowej? Czy w ogóle warto to robić? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa. No, w każdym razie to jest, uważam, byłby bardzo dobry zakup. Bardzo praktyczny, gdyby właśnie nie te wady, niestety. Także... Taki tutaj niewypał zakupowy też chciałam Wam pokazać, też ku przestrodze, żeby jednak dokładnie sprawdzać te rzeczy, powiem Wam, że ja biorąc do ręki ten sweterek, kiedy zobaczyłam, że on jest w doskonałym stanie i do tego, kiedy zobaczyłam jego skład, zobaczyłam, że to jest w 100% wełna Merino, że to jest M, czyli on będzie na mnie dobrze leżał, powinien na mnie pasować, jeżeli będzie luźniejszy, to nic się nie stanie, nadal będzie dobrze wyglądał, nie przyglądałam się aż tak bardzo materiałowi tego swetra, yy, powiem Wam, wydawało mi się na pierwszy rzut oka, że yy, no, skoro jego stan tutaj ogólnie jest bardzo dobry, no to nie będzie miał yy, dziur, a tutaj takie dziurska się zdarzyło niestety, więc taki nie wypał, niestety, będę musiała z nim coś zrobić. I kolejna rzecz, i to już zdecydowanie jest perełka, to nie jest niewypał. To jest koszula biała, mogliście ją już widzieć w moim filmie w lookbooku świątecznym. Ja ją tam sobie miałam. I to jest koszula, która kosztowała około 15 zł. Jest w kolorze takiej złamanej bieli. I firma tej koszuli to Jean-Paul, chyba tak się czyta, właśnie tego projektanta. Czyli dość wysoka półka cenowa, raczej linia premium, i to rzeczywiście widać w tej koszuli w tym jak ona została zaprojektowana, jak wygląda kołnierzyk tej koszuli, jakie są wykończenia rękawów, jak pięknie, jakie piękne tłoczenia mamy tutaj na klatce piersiowej i na plecach tej koszuli, jest naprawdę przepiękna i powiem Wam, że bardzo się cieszę, że na nią trafiłam, bo od już jakiegoś. Od jakiegoś czasu szukałam właśnie takiej białej koszuli bawełnianej. W lumpeksach, ale też w innych w markach premium, w takich droższych sklepach, ale niestety nic ciekawego nie mogłam znaleźć. A tutaj właśnie taka koszula mi się trafiła. Bardzo podoba mi się kołnierzyk tej koszuli, to że on jest taki spiczasty. W ogóle dajcie znać, czy, czy też macie takie wrażenie, że właśnie bardzo często w koszulach całą robotę robią kołnierzyki? Ja na to zwracam uwagę i. Jeżeli szukacie właśnie takich koszul, które mają coś w sobie, które nie są tylko takimi klasycznymi, prostymi koszulami, to warto naprawdę zwracać uwagę właśnie na kołnierzyki. Więc tak ta koszula wygląda i ja ją widzę w takich klasycznych stylizacjach do garniturowych spodni, do szpilek, ale też myślę do jakichś jeansów i do wyższych butów będzie fajnie wyglądać. Wydaje mi się, że naprawdę jej krój jest bardzo ciekawy i na pewno za nową taką koszulę musiałabym zapłacić kilkaset złotych, a ja za nią dałam tylko 15 zł, więc naprawdę bardzo się cieszę. I kolejna rzecz to spodnie, jeansy. Powiem Wam, że yy, jeśli o mnie chodzi, to ja bardzo rzadko trafiam na spodnie, albo szczególnie jeansy w rumpekcie, które chciałabym, które mogłabym kupić, czyli takie spodnie, które po prostu na mnie dobrze leżą. Yy, I tutaj te jeansy pokażę Wam w przebitkach, ponieważ ja mam je w tym momencie na sobie. I to są yy, spodnie z HM. -u. Spodnie, które są w rozmiarze 38, kosztowały 10 zł, są w bardzo dobrym stanie i powiem Wam, że ja je kupiłam, bo to są takie jeansy. O nogawkach, o kroju marchewkowym. Czyli takie dżinsy, które nie każdemu się podobają, ponieważ no, mogą w pewnych sytuacjach zniekształcać sylwetkę, ale powiem Wam, że mnie się właśnie to podoba. To dla niektórych to będzie zniekształcenie sylwetki, ale no, mnie się to bardzo podoba właśnie, to jak one wyglądają na sylwetce. Szczególnie podobają mi się właśnie z obsesami, z kozakami, z elastyczną cholewką. Ja tego typu spodnie mam już z mango. I one są wykonane z ekoskóry wielokrotnie. Mogliście je widzieć właśnie na moim kanale. I y, właśnie z tego powodu, że tamte spodnie tak dobrze mi się sprawdzają, stwierdziłam, że te też sobie wezmę. A dodatkowo kosztowało około 10 zł. Y, więc stwierdziłam, że to jest bardzo dobra cena y, na to, aby je kupić. Y, one są w rozmiarze 38, są na mnie troszeczkę za duże, są troszeczkę luźniejsze, ale to mi nie przeszkadza. Bardzo często powiem Wam tak jest, że właśnie w tych lumpeksach warto zwracać uwagę na większe rozmiary, no bo z mniejszymi to nie wiem, może być różnie, ale właśnie jeżeli chodzi o większe rozmiary, to warto też brać je do przymierzalni, ponieważ może okazać się, że będą te rzeczy, które są troszeczkę większe, również na nas pasować. I ja te spodnie widzę właśnie z obcisłymi górami. Z golfami, właśnie takim golfem, jak mam teraz na sobie, albo z takimi sweterkami, które pokazywałam Wam też w tym holu lumpeksowym, ale myślę, że również z tą koszulą i na przykład z obcasami one by wyglądały dobrze. Widzę je z t shirtami i trampkami latem, albo do sandałek z jakąś fajną bluzką na krótki rękaw, ponieważ ich kolor jest właśnie dość taki jasny, kojarzy się nam troszeczkę z latem, to myślę, że one latem również świetnie się sprawdzą. To co mi troszeczkę, ich przeszkadza to ich długość, no a ja jestem dość wysoka, więc bardzo często jest tak, że w spodniach przeszkadza mi ta długość, ale z odpowiednimi butami też wyglądają dobrze, więc bardzo się cieszę, że je kupiłam, ponieważ już kilka razy je miałam na sobie i naprawdę świetnie mi się sprawdzają. I ostatnia już rzecz, którą chciałam wam pokazać to pasek. Pasek w kolorze brązowym, jak widzicie, w idealnym stanie. I to jest taki pasek, który nie wiem, czy jest paskiem vintage'owym, bo wygląda na taki, ale myślę, że jednak został wyprodukowany dość niedawno, tylko jest stylizowany na taki pasek w stylu vintage, ale bardzo mi się podoba i jest jedynie troszeczkę dla mnie za długi, więc będę musiała go sobie skrócić, ale już nie popełnię tego błędu, który popełniłam ostatnio, ponieważ sama sobie chciałam zrobić dziurkę w pasku i... No ta dziurka teraz nie wygląda dobrze w tym pasku, więc oddam go po prostu do rymarza. A pasek kosztował około 8 zł, więc nawet jeżeli zapłacę za przerobienie tego paska 20 czy 30 zł, to, to będzie mi się opłacać, bo on jest skórzany, jest naprawdę bardzo solidny i bardzo mi się podoba właśnie ta struktura, kolor tego paska wygląda naprawdę bardzo porządnie, ta klamra też jest przepiękna, bardzo mi się podoba, że to nie jest takie czyste złoto, żółte złoto, tylko tylko, że ten kolor jest tutaj troszeczkę przygaszony. Ja go widzę właśnie do jasnych ubrań, na przykład do jasnych chinosów, połączonych z jakimś fajnym sweterkiem granatowym i białymi trampkami. Bardzo często w ogóle powiem Wam, że zdarzało mi się, że brakowało mi właśnie takiego paska w takim odcieniu. Mam czarne paski, w sumie to mam tylko czarne paski, a takiego jeszcze nie miałam, więc cieszę się, że na taki trafiłam właśnie w Lumpeksie, ponieważ był niedrogi, jest ze skóry, jest porządnie wykonany i na pewno będzie mi długo służył. I to były już wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak widzicie, nie było tych rzeczy dużo. To jest taki mini-chol lumpeksowy. Mam nadzieję, że ten film będzie krótki, ponieważ ostatni film na moim kanale był bardzo długi, a wiem, że nie każdy takie długie filmy lubi, więc dlatego ten miał być krótszy. Dajcie znać, jak wasze zdobycze lumpeksowe, czy w ostatnich miesiącach trafiacie na fajne, wyjątkowe ubrania czy jednak również nie macie do końca szczęścia do tego, żeby w tych lumpeksach kupować. Jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia. Buziaki. Pa, pa.